więc nadawany na zasadach koncesji przez takie instytucje jak państwa czy organizacje międzynarodowe. Choć papież wielokrotnie wyrażał swoje poparcie, m.in. w encyklice Redemptor Hominism dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, powstały niejako w odpowiedzi na dwudziestowieczne wojny, akty ludobójstwa i krzywdy, które zgotowali ludzie ludziom, a której działalność przyczyniła się do określenia obiektywnych i nienaruszalnych praw człowieka oraz zobowiązania poszczególnych państw do ich przestrzegania. Także uprawnienia te stały się podstawą funkcjonowania społeczeństw, systemów, ustrojów i organizmów politycznych oraz programów społecznych, ekonomicznych i tym podobne. Przy tym dla następcy świętego Piotra to Ewangelia jest najpełniejszą deklaracją oraz swoistą gwarancją wszystkich praw i wolności ludzkich. Jezus Chrystus, Odkupiciel, potwierdził je, gdy poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywrócił człowiekowi pełnię godności, jaką otrzymał przez fakt stworzenia na boski obraz i podobieństwo. Mamy tu jakże głębokie uzasadnienie teologiczne podstawowych uprawnień, do realizacji których, jak pokazują dzieje ludzkości i chociażby tegoroczne doświadczenia, nie wystarczy sama litera, niezbędny jest jeszcze duch. Jeszcze w czasie pracy naukowej w Polsce Karol Wojtyła, koncentrując swoje zainteresowania na osobie i polemizując z powszechnym wtedy marksizmem, opracował w nawiązaniu do etyki Immanuela Kanta normę personalistyczną, która jest próbą przełożenia przekazania miłości na grunt filozofii i brzmi: osoba jest takim bytem, że właściwym do niego odniesieniem jest miłość. To uczucie wyklucza traktowanie człowieka jako przedmiotu użycia. Co więcej, osoba urzeczywistnia się właśnie przez miłość i bezinteresowny dar samej siebie dla bliźnich. Z tej perspektywy należy patrzeć też na ludzką wolność. Najbardziej podstawowym uprawnieniem człowieka jest prawo do życia, na które składa się zespół praw, a mianowicie do narodzenia, do istnienia, wreszcie do naturalnej śmierci. Święty Jan Paweł II często dawał wyraz swojemu zaniepokojeniu powodowanego faktem, iż współcześnie prawo to uznawane jest przez wiele kręgów za niewygodne. Podkreślał, że o realnym, pełnym poszanowaniu godności istoty ludzkiej można mówić tylko wtedy, gdy życie człowieka jest chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie ma więc usprawiedliwienia dla na przykład eutanazji, a jedynym dopuszczalnym wyjątkiem od przykazania nie zabijaj pozostaje słuszna obrona. Szczególna ochrona i obrona powinna dotyczyć dziecka poczętego, a nie narodzonego, istoty bezbronnej i niewinnej. Bez wątpienia to punkt newralgiczny, jeśli chodzi o kwestie praw człowieka. Nasz święty rodak wielokrotnie wskazywał w tej materii na rolę kobiety, na której spoczywa główna odpowiedzialność za nowe życie, a która niestety zbyt często pada ofiarą męskiego cynizmu i egoizmu. Papież Polak w książce pod tytułem Przekroczyć próg nadziei postuluje w przypadku macierzyństwa, w opozycji do koncepcji pozostawienia wyboru i decyzji samej kobiecie, postawę radykalnej solidarności z przyszłą matką. Postawa ta powinna cechować zarówno ojca dziecka, jak i całe środowisko oraz społeczeństwo. Należy pamiętać, że w nauczaniu Jana Pawła II każdy człowiek jest odpowiedzialny za życie nie tylko swoje, ale również innych osób z otoczenia, zgodnie z treścią przykazania miłości bliźniego. Tak więc nam, szczególnie chrześcijanom, zostało w pewnym stopniu zadane życie członków naszych rodzin oraz na przykład sąsiadów, koleżanki z pracy czy kolegi ze szkolnej ławy. Dla głowy Kościoła katolickiego obok prawa do życia najistotniejsze są takie uprawnienia jak wolność religii oraz sumienia, określone i szeroko opisane już w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Powraca tutaj myśl Pawła Włodkowica, na którego poglądy papież Polak powoływał się chociażby w homilii wygłoszonej na terenie KL Auschwitz-Birkenau w 1979 roku. Jan Paweł II wskazywał, że człowiek jako osoba godna, wolna, o naturze społecznej nie może być zmuszana do wiary i nawracana mieczem, jak to wielokrotnie miało miejsce w przeszłości. Poszukiwanie nowych wyznawców powinno odbywać się poprzez nauczanie, wymianę myśli i dialog, również w duchu ekumenizmu z innymi religiami. Co ważne, osoba będąc istotą wyposażoną w rozum i wolną wolę, a tym samym w osobistą odpowiedzialność, jest moralnie zobowiązana do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. Przy tym nikomu, jednostce lub wspólnocie, niezależnie od wyznania, przekonań czy światopoglądu, nie wolno ograniczać, naruszać wolności religijnej innych, nawet w imię najszczytniejszych idei. Z drugiej jednak strony niedopuszczalne jest forsowanie stanowiska, iż tylko areligijność i ateizm mają prawo obywatelstwa w życiu publicznym, a ludzie otwarcie przyznający się do swojej wiary powinni być jedynie tolerowani lub co gorsza spychani na margines społeczeństwa.
Obie te sytuacje sprzeciwiają się godności człowieka. Oczywiście według papieża obowiązek uszanowania elementarnych praw bliźnich spoczywa na wszystkich, bez względu na pozycję w społeczeństwie, piastowane stanowisko czy funkcje. Przestrzeganie tej powinności to podstawowy sprawdzian naszego człowieczeństwa i miernik postępu całej ludzkości.